Hej, siemaneczku ludziska! Zapraszam was na kolejny odcinek w końcu z MyDreams.pl, bo już trochę minęło. Jak tutaj cokolwiek nagrywałem, no i myślę, że najpierw oprowadzę was po tej mojej nudnej wyspie, na której praktycznie nic nie zrobiłem, muszę się przyznać. Ale mówię, nie wiem, zobaczymy może czy coś Chromik zrobił, bo widziałem, że Chromik wcześniej tam ogólnie... No ogólnie coś zaczął budować. No i w tym odcineczku zaraz na początku chciałem pozdrowić MC Fire. O Boże, wyszło mi z głowy. MC Fire Bow? Blow? Sorry ziomek. Sorry ziomek, nie wiem. MC Fire... Zawsze mam problemy jakoś z tymi... No i powiedzmy nie dziwnymi nickami, ogólnie jakoś. Jeżeli mam kogoś pozdrowić, to nie wiem, będę musiał sobie... na przyszłość... Ten, zapisać po prostu te niki, kto chce pozdrowienka, a kto nie. Dobra, ja może udam się na iswarp... Chromik. Zobaczymy co on tutaj ogólnie zrobił. Jak tutaj widzicie, on zaczął sobie budować nowe pięterko. On oczywiście gra wspólnie na tej wyspie, także znajduje się nadal na swojej wyspie, że tak powiem. Jeszcze tutaj nic nie zrobił tak ciekawego. Tutaj zrobił kwadratowy domek, który miał w sumie polepszyć. Na tym piętrze też miał powstać sklep tak ogólnie dla wszystkich. Ale to idzie nam bardzo, bardzo powoli. Bardzo. No a MC Fire... O Boże, Bow Blow, nie wiem, sorry ziomek, jeszcze raz. Podarował nam bacony, dzięki temu mamy wszystkie właściwości. Ktoś się wyłączył? Czy co? Nie widać tutaj nic. Yo. Tu świecą się na niebiesko. Dobra, teraz je widać. Aha, dobra, teraz je widać. Tutaj piesek miał też budować, ale nic nie buduje. Ogólnie widzę, mamy w końcu jakichś sąsiadów, chociaż tylko teraz muszę dystans sobie zwiększyć, ponieważ... Nic nie widzę, ej. Czemu to nic nie widzę? Żal. A to się pojawia i to znika. No, a ogólnie dlaczego robię te wideo? Mam dla was taką niespodziankę, która została zafundowana przez Kenara, tak? Nie wiem czy znacie Kenara, a jak znacie to... To chyba raczej dobrze. Jeżeli gracie na tym serwerze, to powinniście go znać, ponieważ jest on adminem właśnie tego serweru. Który właśnie zasponsorował dla... Powiedzmy, dla moich widzów, tak? Dla tych, kto ogląda. I na przykład dla osób, których tutaj grają, bądź i nie. Nie wiem, może się przekonacie co do tego serwera, bo serwer jest bardzo spoko. No i właśnie cieszę się z tego powodu, że on tutaj zorganizował parę kodzików, parę voucherków na rubiny. A nie powiem jaka to jest ilość, bo to będzie niespodzianka. Bo jak na przykład powiem, o tyle i tyle, to dla tylu to się nie opłaca wchodzić na serwer i takie coś, nie? Nie, nie ma tak, że boli. I nie ma, powiedzmy, że za darmo. Ogólnie on mi o niczym nie mówił, co mam robić, żeby rozdawać te voucherki, to w sumie wszystko jest w mojej ręce, a ja w ogóle, wiecie, jak już wcześniej wspominałem i wszyscy dobrze o tym wiecie, wakacje się zbliżają tuż, tuż, za rogiem, czy jak to nazwać, za progiem. I wiecie, żeby ten serwer był coraz fajniejszy, żebym na przykład mógł na tym serwerze w końcu pograć sobie Survival Games, z którego mógłbym sobie trochę coś nagrać. Wiadomo, potrzeba trochę więcej osób. Nie wiem, teraz dzisiaj mamy... Czekaj, dzisiaj mamy czwartek. Dobra, powiedzmy, że jutro w piątek, czyli w tym momencie, w którym to oglądacie, te wideo, pojawi się właśnie te wideo i powiedzmy, na niedzielę będę rozdawał voucherki. Właśnie dla was, na rubiny. Najlepiej to by było, jakbyście ogarnęli tutaj, zwerbowali parę osób i na przykład podarowali te voucherki dla osób, które na przykład będą rozpoczynały tę wyspę. A nie powiem właśnie, jaka ilość jest tych voucherków, ale myślę, że się jak najbardziej opłaca na start. Czekajcie, szukam tutaj teraz... Nie wiem, czego szukam, kurde. Miałem zrobić sobie łopatę. Chyba czekajcie, jeden starczy, nie? Jeden starczy. Bo muszę coś iść rozkopać. Ogólnie. Jeszcze muszę sobie level dobić, ale to pójdę chwilowo do stoniarki. No i zenchantujemy sobie łopatkę. Przy okazji będę chociaż mógł coś robić. No w sumie nie aż taka... Nie najgorsza, o. Nie najgorsza. Tutaj mam pełno syfów, kurczę. Skąd ja tego mam? Kości się przydadzą, to się przyda. Dobra, tam to resztę muszę jakoś posortować. Chociaż nie wiem czy teraz opłaca się sortować węgiel. Jak widzicie nie mam dużego magazynku, ale on w zupełności mi wystarczy, bo na razie ten, nic tutaj... no,
nie planuję nic takiego wielkiego robić. Czekaj, zapraszam do MobGrindera, Ancient 30 level, aukcja i Zwarksena. Spoko, zrobię mi ci reklamy. Spoko. Jedzenie się miałem odłożyć, bo aż taki żarłok to nie jestem, ale czekajcie, wolę to... Musi być, sorry, że tutaj sortuję w tym momencie, że to jest takie trochę nudne, ale nie dla mnie. Dla mnie jest spoko. What the fuck? Co tu jest grane? Co tu jest grane? No i nie wiem, co wy w ogóle sądzicie o takiej akcji. W ogóle dzięki, powiedzmy, osobiście w cudzysłowie Kenar, że mi udostępniłeś, w ogóle, że zaproponowałeś mi no tą opcję, tak, rozdawania dla moich widzów właśnie te voucherki. Wiecie, znacie w ogóle po co one są, nie? Wiecie do czego ogólnie one są. Kurczę, już się gubię tutaj. Ziomek, nie tutaj, nie ze mną. Patrzcie, pokażę do czego wam ogólnie są voucherki, nie? Voucherki, na rubiny są ogólnie te voucherki. Ale patrzcie, jak wpiszecie menu i tutaj macie sklep za rubiny. Jak na przykład jesteście początkującymi graczami, możecie tutaj za rubiny na przykład za... kupić sobie na przykład set home, tak? Wiecie co to jest, nie? Ustawić sobie własne pozycje domu. To na przykład TPA, czyli możecie się teleportować i wiele różnych, różnych rzeczy. Ogólnie sporo z was osób gubi się tutaj na tym serwerze. Nie wie w ogóle co i jak robić. Patrzcie, ogólnie macie tu sklep pod komendą sklep, tak? Ogólnie to się nic nie zmieniło, tylko ten sklep troszkę się zmienił, trochę kupowanie się zmieniło. Wcześniej było bardziej łatwiej, ale powiem na przykład jak wam się kupuje. Tutaj te itemy, które mają przy sobie zero, na przykład jak jesteście zwykłymi graczami, to ich nie możecie kupywać, tak? No, musicie klikać na te itemki, które na przykład wam są potrzebne i które są dostępne. Wtedy klikacie na ten itemek, tak? Na przykład chcę kupić o białą wełnę, potem klikacie na tą Ender Chest. Tutaj na przykład jeżeli ktoś ma własny sklep i oferuje wełnę na sprzedaż, to ukaże wam się właśnie tu tutaj, co nie? A jak na przykład nikt tego nie sprzedaje, klikacie na Ender Chest i tutaj macie na przykład taką oto tabliczkę, tutaj wybieracie ilość, tak? Zobaczcie, tutaj możecie zarówno jak i kupić, jak i sprzedać, tak? Tylko musicie po prostu odpowiednio szkło nacisnąć. Na przykład chcę kupić jedną ilość, klikam jeszcze... W sumie nie, to już było tam jedno, nie? A jak na przykład chcę staka, naciskam shift i na tabliczkę i wtedy automatycznie możecie staka kupić. To nie? Wtedy na przykład kupię to i potwierdzacie zieloną wełną i w tym na przykład w tym momencie kupiliście. Jak chcecie inną rzecz, powracacie tutaj, a jak chcecie całkiem wyjść z sklepu, tutaj naciskacie na czerwoną... na czerwone szkło, tak? A teraz mam wełnę. To włożę ją do skrzynki. No i tak ogólnie możecie mi napisać, co planujecie w ogóle na wakacje. Wow, tutaj mam trochę zwierzaków. Kto tu je w ogóle przeniósł? Ciekawe, kto tutaj grał. Ale nie, tutaj nie mogę rozkopać. Kurczę, zapomniałem, że zwierzęta potrzebują ziemi. To nici właśnie z moich planów. Nici z moich planów. Ewentualnie będę mógł zrobić ścieżkę. Wow, ale epicka. Chcę zrobić ścieżkę tutaj, do tego. O. Dobra. No i królika prawie, żeś mi zabił, ziomek. Nie mówię, że nagrywam, zaraz, wiecie, zaraz będzie trochę mały spam. Będzie mały spam. Czekajcie, mam tutaj trochę gravel. O, jak świetnie, mam. Ale nie, motyka to tutaj nie, 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 nie. Dobra, TP. Mam warpa. Oho, pachter. Ups. Nie, to nie ten. Czekaj. Krębel. Ziomek, nie tutaj. Muszę w końcu cokolwiek tutaj budować, bo... Wow, jeszcze jeden. Miałeś ziomka. Miałeś ziomka. Spoko, skąd... No dobra, z portalu się biorą. Chciałem powiedzieć, skąd one się tu biorą. Tak, 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 tak. No dobra, wystarczyło mi. Czekaj, już mu piszę.
No i to wszystko masz napisane, ziomek. Właśnie niektórym trzeba jeszcze tam pisać właśnie, o co chodzi. Siemka Spider. No i tutaj Krębel. Chcesz tutaj wejść? Chodź, masz wszystko otwarte. No chodź, nie uciekaj. Pozdrawiam cię, Spider. Czekajcie, tu mam zrobiony też jeszcze mój piecyk, ale muszę zobaczyć, coś mi przepalone. Tylko złoto to na razie może tutaj zostać. Syfów nie chcę. Nie wiem ogólnie, co mam robić. Wiecie co, jak takie budowanie, takie pokazywanie, co się w ogóle tutaj buduje, to nie jest zbyt super. Ale ogólnie serwer jest zarąbisty, nie? Tylko patrzcie, w tym momencie jest ponad 30 osób, ale nas tutaj trzeba więcej. Także jeżeli macie możliwość, nie wiem, macie znajomych, tak, którzy mają Minecrafta, chociaż jak wiecie, ten serwer nie jest na premium, także to nie będzie chyba żaden problem, żeby wszyscy mogli tutaj dojść, dołączyć, to zwerbujcie tutaj parę osób, wtedy żebyśmy mogli cokolwiek innego pograć, nie tylko Skyblock. Na przykład na tym serwerze jest Survival Games, Painboy. Creeper zabił. Tutaj właśnie mieliśmy kurczaka w kociołku i Creeper musiał zabić, wiecie? No. A tu na razie tak oto wygląda nasza wysepka. Czekajcie, tam widzę, mamy w końcu jakiegoś sąsiada. Mógłby tu się śmiało do nas rozbudować. Rip dla kurczaka, krewę. O lol, spoko, spoko. Thank you miał być, thanks. Ale mi nie wyszło. Dobra, a teraz pokażę wam Assassina, kurczę, po dachach. Ciekawe, czy mi się teraz to uda. No nie może, można parkura teraz skakać po tej małej wysepce. No czemu nie mogę? Wcześniej mogłem doskoczyć. Może stoję za daleko. O, o, dobra, idzie. Jest. Skaczemy. Hop. Hop. I nie mów hop, póki nie przeskoczysz, tak? Tak to było. Dam ci trochę koblaczek. Czekajcie, tylko najpierw zobaczę, czy mam. Najpierw zobaczę, czy mam. Wow, bieda, bieda w kraju. Bieda w kraju. Wow, tutaj kilka itów mam. Ale szukam kobla dla ziomka. Czekaj, zapytam się, czy może być to. Wow, ale bym kichnął. Album kliknął. Szczurek. Szczurek, tepam się do ciebie. Nie, to nie do tego. A nie, dobrze. Szczurix. Jednak dobrze. Czemu tutaj... What the heck? Siemanko. Masz tu, gratis za darmo. Sorry, zaśmieciłem ci wyspę. On robi tutaj taki piecyk, okej. No ja mam w sumie łatwiejszą konstrukcję. LOL, ty leniu! Masz stoniarkę, a nawet nie kopiesz! Oh my god! Leniu! Masz stoniarkę i nie kopiesz! GG, ej. GG, GG. Kogo mogę odwiedzić? Właśnie, ja wiem, że miałem ziomka jednego odwiedzić, ale zapomniałem jak... O Jezu, zapomniałem jak on... Czekaj. Iswarp. Krębel. Eloszka! Zobaczymy, co tutaj pobudowałeś. Fajny magazyn. Wygląda właśnie jak pod ziemią wszystko. O, ma też mob grinder. Ale nie, mobów nie chcę mi śpić, bo syfy będą mi się zbierać do eku. What the fuck? Gdzie ty tutaj jesteś? Co on tutaj nabudował? Labirynt? O, zamknięty ziomek. Ups. Dobra, jeszcze raz przypominam. Zwerbujcie parę osób. Jeżeli macie jakiś
osoby, które na przykład by chciały grać, a zaczynają dopiero, no to mogą otrzymać ode mnie, powiedzmy, voucherki dzięki Kenarowi, który je zasponsorował na rubiny. A nie powiem, ile ich jest, abyście mi tutaj zaraz nie płakali, nie? I żeby nie było, te rubiny są ograniczone, także proszę mi nie płakać też na przykład, o, nie dostałem, dasz mi, bo jak ich nie będę miał, jak się skończą, to się skończą, tak? Wow, ale on epicko tu zrobi nawet. Pomysłowo. Fajny klimat w ogóle tutaj, nie taka, że wyspa, tak jak ja teraz rozbudowałem. Że wszystko na płaskim. No fajnie, podoba mi się. No, tak chyba będzie prościej. Nadal Bóg jest. Właśnie zaraz pokażę, o co wam chodzi. On właśnie napisał, czy poradziłem sobie z tym tłokiem. Wow, przepraszam. Ale tutaj jak widzicie, ten tłok ciągle zostanie wypychany. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Dajcie jakiś pomysł, co tutaj mógłbym zbudować, to zbuduję. Nie chcę mi się samemu myśleć. Żegnamy się, co nie? Wideo już trochę długo trwało, także sorry za to. Zamuliłem pod koniec, no ale cóż. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!